Wracamy do Państwa z wieczorem w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, wczoraj w Warszawie miał miejsce protest taksówkarzy. Protestują przeciwko działalności firmy Uber w Polsce, twierdząc, że odbiera im klientów i zarobek i w ogóle wpływa na ich coraz gorszą egzystencję. Wiąże się to z nowelizacją ustawy, w której miano zawrzeć różnego rodzaju obostrzenia, które by trochę ograniczyły, czy też uniemożliwiły wręcz działalność tej firmy, ale okazało się, że ten przepis został usunięty. Ale mamy drugi przypadek takiego korporacyjnego działania, to znaczy Naczelna Izba Aptekarska zablokowała możliwość otrzymywania tańszych leków na kartę dużej rodziny. I właśnie w związku z tym, z tymi dwoma przypadkami, ale i z ogólniejszą sytuacją związaną z tak zwanym lobby, chciałabym porozmawiać z panem Tomaszem Wróblewskim z Warsaw Enterprise Institute. Mamy już połączenie telefoniczne. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, witam. Chciałam zapytać pana, czy w Polsce w ogóle coś takiego jak zgodny z prawem lobbying istnieje? Znaczy, bo jakby przyczynek do tego, o czym pani mówiła, to lobbying, to co się dzieje, jeżeli chodzi o zarówno firmy taksówkarskie, czy jakby małą zamkniętą grupę, część organizacji aptekarskich, to jest oczywiście jakaś forma lobbingu, ale tak naprawdę wymuszająca prawa czy przywileje dla określonej grupy społecznej, tak? Czyli broniącej się przed konkurencją i niższymi cenami i próbująca zwalczyć tych, którzy potrafią czy to taniej sprzedawać leki, czy taniej przewozić osoby w sposób wykorzystujący państwo, czyli metody przemocy tak naprawdę państwowej, do tego, żeby narzucić pewne reguły gry. Czyli z punktu widzenia nas, konsumentów, którzy kupują leki, czy nas, którzy będą jeździli taksówkami, to oznacza, że będą wyższe ceny przewozów, wyższe ceny leków, tylko dlatego, żeby jakaś określona grupa, korporacja mogła więcej zarabiać. I oczywiście jest to lobbying na rzecz tych osób. Problem jest taki, że tu w którymś momencie państwo ulega tym organizacjom, ulega ze względów jakiegoś politycznego nacisku. Tak? I tutaj mamy z tym do czynienia. Oczywiście, że to jest lobbying, no, to jest jakaś forma nacisku, czy lobbying to może być rozmowa i przekonywanie posłów do jakichś swoich wartości czy argumentów, ale również lobbyingiem może być grupa nacisku. Czy to będzie grupa nacisku w postaci zagrożenia protestem, albo grupa nacisku, na przykład próba wpływania na organizację. No to szukam słów, żeby to powiedzieć, ale nie boję się powiedzieć, że to na przykład te organizacje kościelne, tak, które także mogą pełnić taką rolę. No tak, ale wróćmy do tego czystego lobbingu, bo w 2005 roku została przyjęta ustawa o działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa, gdzie dopuszczono lobbying jako coś zupełnie naturalnego, jako zjawisko, które istnieje w wielu innych krajach. No w Ameryce podobno zarejestrowanych jest w kongresie kilka tysięcy lobbystów, którzy wywierają wpływ w imieniu swoich mocodawców, dużych korporacji, wielkich firm, szczególnie jeżeli chodzi o przemysł obronny. I to jest zupełnie coś normalnego. I w Polsce tak samo miało być, ale miało to się opierać na udziału lobbystów w posiedzeniach komisji sejmowych, na przedstawianiu ekspertyz, na zgłaszaniu własnych projektów. Czysto, jasno, przejrzyście interesuje i reprezentuje takie, a nie inne stowarzyszenie, ugrupowanie, firmę, korporacje i w związku z tym my mamy taką propozycję. Działam jako rzecznik interesów tej firmy i wszystko jest jasne i proste. Miał powstać rejestr takich lobbystów i proszę sobie wyobrazić, że ciekawe, czy nasi widzowie by zgadli, ilu takich lobbystów zostało zarejestrowanych w polskim parlamencie w ubiegłym roku. Otóż, proszę państwa, 17 lobbystów. 17, tak, 17 lobbystów. Tak, 17 lobbystów z imienia i nazwiska wymienionych w rejestrze, który jest dostępny na stronach Sejmu. No ten lobbying w Polsce nie ma takiego zawodowego charakteru, panie prezesie. Tworzono dla inne ścieżki lobbingu w Polsce. Tak? Znaczy, jak w wielu rzeczach jest mnóstwo takiej mętnej wody. Stworzono ścieżki w postaci organizacji społecznych, stworzono ścieżki w postaci mediów, stworzono rozmaite możliwości nacisku na polityków poprzez takie nieformalne drogi. To, czym różni się to prawo i te przepisy w Polsce od amerykańskich, to przede wszystkim tym, że każda osoba, która próbuje wywrzeć presję w Stanach Zjednoczonych na polityków, próbuje się z nimi umówić i naciskać, momentalnie jest lobbystą. I musi i podlega pewnym przepisom i regułom. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, jak się prawo lobbystyczne kształtowało w Stanach. Czyli za każdym razem, jak ktoś próbował znaleźć obejście i ścieżkę, żeby udawać, że nie jest lobbystą, czyli na przykład organizacją charytatywną, właśnie organizacją kościelną, to momentalnie pojawiał się legislator, który mówił: no dobrze, okej, jesteś organizacją kościelną, ale działasz na rzecz swoich wiernych, czyli jesteś lobbystą. I za każdym razem nazywano lobbystą każdego, kto chce wywierać presję. Inna sprawa, że stworzono bardzo takie przejrzyste zasady funkcjonowania tego i bardzo ułatwiono im pracę. W Polsce mamy mnóstwo rozmaitych dróg i sposobów wywierania presji na parlament, czy na senat, czy na także polityków nieformalnymi drogami. I one są znacznie tańsze, nie wymagają rejestracji, nie wymagają tłumaczenia się, kogo reprezentują, i nie wymagają także często rozliczania się z urzędem podatkowym. No tak, ale to też jest psucie prawa. Był podawany taki przykład, kiedy okazało się, że jest podejrzenie, że lobbowano za tą ustawą, która umożliwiła tą słynną wycinkę drzew, ale nie na poziomie uchwalania tej ustawy, tylko właściwie w momencie, kiedy ona powstawała w ministerstwie, i że tempo uchwalenia tej ustawy tak jakby było po myśli tych, którzy widzieli w tym interes środowisk, które reprezentowali. Znaczy, to znowu to jest kwestia tworzenia prawa. W momencie, kiedy większość prawa tworzy się w ministerstwach, to tam się nie będzie lobbować. No, te organizacje, ludzie, którzy są zainteresowani kształtem prawa, to zdają sobie sprawę, gdzie ono jest tworzone. Także nawet jeżeli jakiś projekt jest zgłaszany jako poselski, to będą dokładnie wiedzieli, gdzie on tak naprawdę powstaje, na jakim etapie jest i u jakiego urzędnika. Tak? Mało tego, potem nawet czasem projekty zostają przyjęte i grzęzną na poziomie urzędnika średniego szczebla w ministerstwie. Nikt nie wie dlaczego, ale tak naprawdę ktoś nie przełożył papierów. To także jest lobbying. Także no, nie przechytrzymy tutaj ludzi, od których życie często zależy, albo ich biznes, przedsiębiorstwo, sytuacja rodzinna, i nie stworzymy praw, które spowodują, że oni nie będą się orientować, gdzie ten miejsce tego lobbingu jest. Także to zawsze to będzie. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew, no, to są ogromne pieniądze, możliwości dla ludzi i dla firm deweloperskich. I no, zdziwiłbym się, gdyby ci przedsiębiorcy akurat nie próbowali wywrzeć presji. I to nie jest problem, że ktoś domaga się od rządu i chce możliwości szybszej wycinki drzew i szybszego możliwości budowania domów. Problem jest z tym, że tak naprawdę to nie zostało uregulowane. Nie mamy jasnej, przejrzystej gry i nie wiemy do końca, kto reprezentuje czyje racje, jacy posłowie występują po której stronie, czy właśnie to jest ta różnica między Stanami Zjednoczonymi, że w momencie, kiedy pojawia się, powiedzmy, projekt właśnie wycinki drzew, momentalnie wiadomo, którzy posłowie po której stronie się opowiadają, albo jak funkcjonują które grupy lobbystyczne i z kim rozmawiają. I to jest naprawdę, to jest taka gazeta The Hill, w której wszystko można przeczytać. Kto się z kim spotykał, kto optuje za jakim rozwiązaniem, kto chce dopisać jaki paragraf do jakiej ustawy. Wszystko to jest oczywiste, dlatego że zostało to uregulowane. W Polsce jest to strasznie mętne. To może być dziennikarz, który będzie lobbował i drukował jakieś artykuły, które będą sugerowały, że wiewiórki ucierpią. Albo może być inny dziennikarz, albo działacz ekologiczny, który na przykład zrezygnuje z lobbowania ze względu na to, że się porozumiał z firmą deweloperską. My tego wszystkiego nie wiemy. To są wszystko takie miękkie przestrzenie, nie zostały uregulowane. A czy istnieje szansa, żeby to uregulować? Czy jakieś wzorce, które obowiązują, no, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, bo pan tę specyfikę znakomicie zna, mogłyby... Ale bardzo dobrze działają w Unii Europejskiej. No i w Unii Europejskiej. Bardzo dobrze. Mhm. Dlaczego? Dlaczego Polska ich nie chce wprowadzić? Wystarczy, żebyśmy skopiowali zasady lobbingu z Unii Europejskiej. One całkiem nieźle funkcjonują i zostały uregulowane. Te organizacje lobbystyczne funkcjonują w ramach rozmaitych unii. Unii na przykład małych i średnich przedsiębiorców, z którymi się ostatnio spotykałem, które bardzo jasno mówią, kogo reprezentują. Mają rozmaite narzędzia, tak jak w Polsce. To są konferencje, to są raporty, to są spotkania, to są think tanki. Ale bardzo jest jasne, kto z kim współpracuje. Jest to za każdym razem naznaczane. Nie może być takiej sytuacji, że dziennikarz występuje w imieniu jakiejś korporacji czy jakiejś branży i tego nie ujawnia. Tak? Znaczy, to jest bardzo ciężkie do przeprowadzenia w Unii Europejskiej, zostało to uregulowane. Także jest do zrobienia. To są dobrze wypracowane wzorce w wielu państwach, głównie państwach anglosaskich, ale przeniesione na przykład do Brukseli. Myślę, że warto to skopiować. No to musiałaby powstać jakaś grupa lobbystów, która by skłoniła władzę do wydania decyzji zgodnych z interesem nas wszystkich, to znaczy, żeby prawo było w interesie obywateli, a nie grup reprezentowanych. Ja myślę, że pani dotyka najważniejszego tematu, że to nie jest nikomu na rękę. To nie jest ani na rękę politykom, którzy nie muszą ujawniać się w swoich sympatiach czy współpracy z jakimiś firmami czy przedsiębiorstwami, ani nie jest to na rękę firmom, które z takimi i innymi metodami mogą wpływać na legislację, ani podejrzewam i posłom też to nie jest na rękę. No i mediom też pewnie nie. No też, no bo to też niestety stały się trochę narzędziem lobbystycznym. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Ja dziękuję. Nie była ona taka optymistyczna, ale miejmy nadzieję, że może coś z tego będzie wynikało. Kropla drąży skałę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, rozmawialiśmy z panem Tomaszem Wróblewskim z Warsaw Enterprise Institute o lobbingu i o tym, jaki wpływ może mieć na tworzenie prawa. Spotkamy się za chwilę.